Buh! Hej, cześć, witajcie moi drodzy w mojej obiecanej serii, tak jak powiedziałem, za darmo Dead Space, dlatego postanowiłem, że zapoczątkuję serię Dead Space. Nie wiem co z następnymi częściami, zobaczymy wszystko w swoim czasie. A teraz klikamy spam, nowa gra, poziom średni, tak, i będzie mrocznie. Jakiś wahadłowiec, co to za jakieś schematy. Ogólnie mamy godzinę 23. Postanowiłem, że horror będę nagrywał późnymi wieczorami, żeby jakoś podkręcić klimat. Tak samo jak było w przypadku Sphere 2, gdzie też nagrywałem, chociaż troszeczkę wcześniej, ale też późno. Dlatego cutscenko, a ja się zamknę. Gra studia EA Redwoods Sports. Dead Space. Aż mi się gorąco robi. Na samą myśl, co się będzie działo. Aha, jesteśmy Isaaciem Clarkiem. Super. Ciekawe. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. What the fuck? How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. All right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine, according to prospectors' reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura. This is the emergency maintenance team of the USG Kellion responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if our power's low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. The fuck? Co się dzieje? What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you heard the lady. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures a go. Oh, cool. Co to? Sir, the auto dock, what is it? We're off track. Nie, chyba się nie wybiecie tam. Nie. Nie ma nawet takiej opcji. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No, we can make it inside. Corporal, gave you an order. What the hell? Am I alive? Żyję? Przeżyłem? Is everyone okay? Yeah. What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Ms. Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Oh, piękna morda. Ich nie muszę słuchać. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to fix. All right, let's get some extra hands with flight deck to help out. To do roboty. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. All right, we've still got a job to do. We're moving out. Okej, bierzemy się już do roboty. Tak wygląda nasza główna postać. Bohater z niebieskim hełmem. Przynajmniej z przodu tak wygląda. O, jakiś cel dodano. No i tak wygląda nasza interakcja, czyli wychodzimy tutaj. Aha. No dobra, dobra, no patrzeć sobie mogę, bieg z shiftem. Dobra, co tu jeszcze masz dla nas? Czyli przechodzimy jakby takie mini szkolenie. Okej, tu idziemy, tu idziemy. Tak dziwnie jakoś mi się... Okej, idziemy za nimi. You didn't lose power to the port booster. You lost the port booster. Unbelievable. Okej, przechodzimy. Tutaj nieco... Okropny bajzel macie tutaj. I nie wiadomo skąd by wracali. Tutaj trzeba, nie? Aha, mamy czekać. Jak się dziwnie cofa. Trzeba normalnie tak jakby chodzić. O, hakowanie! Niebywałe. Okej. Okej. Hak. Hakeruj, hakeruj. No, chcę otworzyć. Okej, idzie. Co tu mamy? Kolejny bajzel. Pełno torb. Coś mi tu nie pasuje. Zbyt łatwo tu jest. Ale wszystko w swoim czasie nadejdzie ten nieubłagalny czas, gdzie w końcu będzie można się bać. To ten początek okazuje się być takim dość prostym i nie wzbudzający strachu. Czyli teraz pogrzebiemy sobie w komputerku. Okej. Get that elevator back online. Power's dead. I can't. Then we root the damn power. Co zrobimy? We all cooperate. We can figure this out a lot sooner. Let's get that computer display up. To mi teraz puszcza sygnał. No nawet pod miejscem przesiadki to jest niepojęte. Lokalizator. Kurde. Aha. Fajnie. Ekran mapy. Fajnie wygląda ta mapa, muszę przyznać. Ekran celów. I za grupą ochroną. Otwórz, aha, włącz konsolę ochrony. Czyli teraz lokalizator. Gdzie to jest? Aha. Czyli tutaj, no to... Tutaj. Tak, załadować, proszę bardzo. Łoż ty w życiu! I dajcie mi jakąś broń, nie wiem, kałasza, nie wiem, cokolwiek. Bo zapomniałem, jesteśmy w kosmosie, więc tutaj muszą być bronie laserowe. Nie, już nas atakuje. What the fuck? Co to za shitostwo? Weźcie mi to stąd. Aha, czyli tu uciekamy, uciekamy. O kurde. Czekaj, o, ej, no nie! Zaraz nas coś dorwie. Uciekamy. Dobra, mamy windę. Tak, otwieraj to! Żebyś tego gówna mi tu nie wpuścił. No, zamknij, zamknij. Tak, zamknij to. Uff. Matko. Co to za mutant? O kurde. Już lepiej, dziękuję. Co za niepohamowane stworzenie chciało mnie dorwać. Nie ma tak lekko. Człowieki też się potrafią bronić. Ohoho. Tutaj proszę, widzimy, mamy ofiarę. A coś tam świecącego jest. A co ten lokalizator nam daje? Dobra, podnosimy. Jest, mamy podstawową broń. Mamy celowanie. Aha, i tak wygląda. Dobra. Czaję bazę. Uderzenie. Dobra. Już się czuję zarąbiście. Aha, kontrolem też mamy lokalizator. Aha, i teraz mamy w to strzelić, nie? Okej, zgodź z rasistą. Zgodź z rasistą. A teraz już wpływamy. Ło! Ło! Headshot! Kurde. Dobra, tylko może troszeczkę strzelajmy z rozsądkiem, bo tego ammo nie mamy za dużo. Tego może teraz trochę opanujmy. Amunicja. A nie, to jest energia plazmowa. Aha. Czyli, tak jak powiedziałem, będziemy strzelać z broni takich plazmowych, laserowych. Czyli tutaj trzeba oszczędzać amunicję i rozsądnie go wykorzystywać. Rozejrzę się, czy mnie tu coś nie wystraszy. Dobrze, możemy iść. Co to jest? Pasek zdrowia, przycisk zdrowia. Aha, teraz sobie podnosimy, mamy zestaw medyczny, czyli jakby nam coś się stało, bądź coś gorszego, to zawsze dziennik audio scanner. O kurde. Dobra, rozejrzyj się. Dobra, pusto, można iść. Co to jest w ogóle? Tu coś mamy. Ulta damy. Aha. No udało mi się, jak widzisz. Sorki? Okej, tu mam jakąś konsolę. Brakuje płyty danych. Kurczę, trzeba tą płytę danych znaleźć. Nie będzie to takie łatwe. Mamy poczekać. No tu widzimy jakiegoś wysola, a to nasz. No otwórzcie mi te drzwi. Aha, to oni tutaj są. Nie gadajcie, że ja to będę tkwił w nieskończoność. Zaraz znajdziecie dla mnie jakiś sposób na wydostanie się stąd. Trochę potańczymy. Dansu się nie zaszkodzi. Co to? Kogoś skutu mamy. Mamy, kurde, mapy. Aha, i teraz obecny nasz cel tutaj i mamy tam dotrzeć. Okej. Okej, czyli możemy zmienić cel. Tak, masz otworzyć te drzwi. Teraz stój na baczności. Kurde. Aha, czyli mamy dwa sposoby na dostanie się. Tutaj bliżej, ale możemy się obawiać większego niebezpieczeństwa. Tam dalej być może będzie mniej ryzykownie. Co wybrać? Czy Scorpio woli szaleństwo na maksa? Czy też może troszeczkę ostrożności by mu nie zabrakło? A co mi tam? Idziemy tą dłuższą drogą. Są dwa sposoby. O, energia plazmowa. Weź sobie. Przydatnie. Łoty! Leż! Kurde. Ja ci dam. Dobra, co to jest? 1000 hajsów. Co to można? Aha, teraz można zapisać grę. Tak, zaakceptuj. O, mamy save locka. miło. Aha, to fajnie. No ale ja nie chcę zapisać. Już zapisałem. Wyjdź mi stąd. A teraz chcę podnieść te 1000 kredytów. Zajebiście. Średni zestaw medyczny. Okej, idziemy. Matk. Dobra, nieważne. To ja po prostu nadepnąłem. Tu zamknięte. Co to jest? Dziennik skaner audio. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart. Czyli nie ma wyboru, jednak tutaj trzeba będzie iść. Aż myślałem, że to będzie... O. Ruszasz się? Żywyś jest? Dobra, martwy. Lepiej trzymaj się. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. No wiem, to akurat nie z tym muszę. Podejdź tam. Widzę, że tutaj jakaś kopułka jest. O! Można się spodziewać wroga. Co to jest? Coś nowego. Celowania. Strzał w cel. Looks like that door is malfunctioning, Isaac. Try using the stasis module you just picked up. To jest loading stazy. Aha, nie trzeba go ładować. Aha. Ty, dobre. Dobry patent. Ciekawe. Naprawdę wyborne. To takie coś było jak w Fear 2, gdzie nasz bohater miał zdolność do spowolnienia czasu i przestrzeni. Dobra. Tak dla mnie naprawdę nie ma co. Okej, zapiszemy. Aha, i gdzie dalej iść? Tu? Tu? Czy tu? Aż 3 do wyboru, chociaż tutaj jest zamknięte, tam też jest zamknięte, ale sprawdźmy to sobie jeszcze, polutujemy. Ło! Żeby nas nie zaskoczyło. Już się obawiam, że będzie źle. Zamknięte, coś tu leży. O, 3 kafle. Już jesteśmy bogaci. Jeszcze podbiegnijmy tam, czy czegoś nie brakuje. Tu zamknięte. Tu? Dobra. Otwieramy to szajstwo. Jakieś laboratorium. Your stasis module should be able to help you with that arm mechanism. Czyli to tak ma wyglądać. Aha, trzeba to będzie ręcznie. Ło! Kurczę. Już nas chcą zaskoczyć. Bardziej wystraszyć. Skubane. Mutanty. No, czyli nie. Tutaj trzeba będzie zrobić drugą rzecz. Coś nie poszło po mojej myśli. To mnie martwi. Zbierzemy sobie te wszystkie rzeczy. Zanim będzie naprawdę bardzo źle. Aha, to trzeba ogarnąć. Okej, teraz biegnij. Okej, dobrze. No. Zaskakuje mnie ta gra. Jeszcze po w ogóle. Isaac, you did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around out there. Co to jest? Wielkie dziwadło. Czyli teraz będziemy musieli tam wejść. Jak mnie nie ma. Do tej kolejki. Łoty! Kurde, zejdź mi z oczu. Ciulata bestio. Już myślałem, że zejdę z zmysłów. Dobra, znajdźmy jakiegoś save'a i zakończmy odcinek, żeby... O, to jest nasz kopniak. Dobra, to gdzie teraz by pójść? Można kopać to. Możemy ubijać stopami martwe trupy. Ciekawe. A, czyli teraz trzeba się stąd wrócić, bądź... Co to jest? Tego nie zauważyłem. Aha, załadowało nam stazę. To daje nam możliwość. Tylko trzeba teraz stąd uciekać. Jak też mnie mam. O! Za mną. Nie obracaj się lepiej. Lepiej się nie obracaj. Gdzie to jest? Dobra, wiecie co? Zakończymy już odcinek, żeby naprawdę nie przedłużać. Zapiszemy sobie to. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka z Dead Space'a. Będę robił takie 20-parominutowe, żeby nie dobijać do pół godziny. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Miłej nocy. I nie bójcie się, chociaż w Dead Space'ie nigdy nic nie wiadomo. Yo!